Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, postanowiłem przetestować kolejny bot z Chess.com'a, czyli Nemo. Nemo jest to arcymistrzyni szachowa, występuje pod pseudonimem Akanemsko na Twitchu. Bardzo piękna kobieta, tak na marginesie, i silna szachistka. Tutaj Chess.com nadał jej ranking 2300, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Gramy bez czasu żadnego, więc można chwilę pomyśleć. No i rozpocznijmy sobie ruchem D4. Zobaczymy, co odpowie. Mamy D5, ok, gramy sobie C4, chcemy grać gambit hetmański i chyba tak się to będzie układało. Skoczek na C3, skoczek F6, tradycyjnie skoczki wyprowadzamy w hetmańskim sobie wzorowo. B6, ok, B6 jest ruchem możliwym jak najbardziej. Po B6 mi się wydaje, że trzeba spróbować zbić, ale jeszcze mogę sobie zagrać gońcem na G5. Dobra, wybijemy sobie tutaj sprawę w centrum, sobie wyjaśnimy, bo B6 troszeczkę osłabia właśnie te C6, bo jak pionek stałby na B7, to ten łańcuch pionów by nadal istniał. Przepraszam najmocniej, ale to jest całkiem normalna pozycja, tak się gra jak najbardziej. Ok, goniec na D3 z planem jakimś ataku. I tutaj nie jestem pewny, ale czy nie gra się skoczek E5, skoczek D7, hetman F3? Nie chciałbym skłamać, naprawdę. Ale z maszyną trzeba grać chyba nie, mniej ostro. Zróbmy roszadę, problemy rozwojowe znikają. Ok. No i myślę, że standardowo wieża C1 zawsze na wolną linię dobrze jest się ustawić. C5 bez wahania tutaj dostaje taki ruch. Dobra, czy tak będzie próbowała? Jest to bardzo możliwe. Teraz trzeba zagrać jakieś posunięcie produktywne. Czyli goniec B1, wróćmy. Ok, tutaj strzał, tu będą wymiany. Goniec musi raczej wybić, chociaż niekoniecznie, mogę też tak zagrać, ale dostanę G5, nie, G5 nie dostanę, wrócę. Zagrajmy goniec F4, będziemy unikać wymian. Chociaż wymiany z botami są raczej na korzyść. Teraz pytanie, czy zbić wieżą, mieć wolną linię, czy pionkiem. Te pionki trochę rozszczepię, ale zawsze będę miał tutaj oparcie. No to jest zastanawiające, wydaje mi się, czy wieżą, czy pionkiem. Ja lubiłem zawsze być pionkiem, ale z drugiej strony, tak, no właśnie, pionkiem zbijmy sobie, mimo wszystko. Ta wieża i tak spełnia dobrą rolę, bo wpuściła tu gońca, ten goniec jest całkiem ok na tej diagonali. No i chyba aktywnie trzeba grać. Nie ma co tutaj pasywnie próbować. C4 poszło. Ok. To teraz mogę zastosować plan F3, na przykład E4. Tylko po F3 dostanę takie kopnięcie. Będę miał po gońcu. Tak. Wiecie co? A może na bezczela postraszymy ją, co? Może nie zauważy mata na H7. Ale szybko zagrała. Teraz przygotujemy wieżę na E1 z planem F3, E4. O, właśnie. No dobrze, co mi grozi? Nic. Gramy tak. Ona będzie musiała wrócić. Aj! Nie wróciła. Idzie na noże. Ale zaraz, zaraz, moi drodzy. Przecież ja tak mogę zagrać teraz. I tam będzie masakra. Lecimy. No właśnie, zdobywam figurkę. Ależ pięknie. Dziab. Chyba za łatwo to idzie. Chyba za łatwo to teraz poszło. Zdecydowanie. No ale jest figura. Gramy dalej. No to jeszcze nie jest koniec partii, bo ty grają do końca. Wracam, żeby tutaj atakować. Dobra. No myślę, że H3 z przesunięciem gońca. Ale się udało oszukać, nie? H3, żeby goniec zawsze miał zasłonę tutaj. Odskocznie, powiedzmy. No dobra, ale boty grają do samego końca. Trzeba to udowodnić, że tutaj mamy lepiej. Myślę, że hetmanem się przerzucę, żeby ten goniec strzelał w piona. A coś na hura trzeba zagrać. G4, skoczka przerzucimy. Skoczka przerzucimy na G3, ale to jeszcze nie mogę. A, zobaczcie, przecież ja w ogóle nie widzę bicia. Biję. Przecież to trzeba zrobić od razu. Próba wymiany hetmanów. Czy się zadzieje? Nie. Tutaj grozi. Ale sprytnie. Muszę bronić. Troszkę szybko gramy, muszę przyznać. No ale ta figura więcej to wiecie, jak działa na mnie. Że już jest dobrze. A tak może pójść. Bijemy. No C3 będzie. To na pewno.
Spróbujemy tak. Tu jeszcze zdążę. Gramy skoczek G3, żeby była aktywność skoczkiem. Wieża F2 się przyda zawsze na dwójce do obrony. Zawsze. No i tam skoczek musi gdzieś chyba kicnąć. W ogóle nawet nie pomyślała. Wracamy. Tutaj się osłabił punkcik. Ok, atakujemy ten punkcik F6. Ciekawe. Dobra, teraz tak. Bronić skoczka należy. Ok, tutaj atakuję. Nie mogę zbić, bo będzie z szachem. No muszę. Grozi tu bicie. Ha, tutaj to mi zagra. Tak, to wcale nie grozi. Zejdę królem, żeby móc zbić tutaj na E4. O właśnie, widzicie, wszystko działa jak należy. Tak. Poprawmy się nieco gońcem, może tutaj. Jak mi zbije na A2, to wymiana jest proponowana. Może nie oddać piona, nie dawać szans żadnych. Tak chyba trzeba zrobić. Nie mogę oddać piona, bo jeszcze mnie tutaj pociśnie przeciwniczka. No, wymiana hetmanów jest bardzo kusząca. Teraz chyba zbiję. I tak. Tutaj wieżę bronią, mam nadzieję. Tak? I zdejmuję pionka? Chyba tak. Ale maksymalnie utrudnia, trzeba przyznać. Boty maksymalnie utrudniają. No zobaczcie, nie mogę tutaj skoczek F1, bo dostanę go nie C4. No ale chyba muszę zrobić jakąś wymianę. Nie chcę, ale muszę, jak to się mówi. Nie no, muszę zdjąć to. Tego stracę, ale muszę. Muszę, bo będę miał problemy z tym pionkiem. Tak trzeba grać. No i teraz wieża... Czy tu przerzucić skoczka na E2? Nie no, wieżu. Spróbujemy wymienić. Poszła wymiana. Co mnie cieszy. Bijemy i chyba tutaj. Zobaczcie, jak utrudnia. Jak utrudnia to dziewczę. No to, że figura wiedzy to nie jest jeszcze takie proste. Zagram tak, tutaj nie może, bo dostanie tak, a tam wracam, wszystko bronię. Tak, od razu to zagra. Nie no, muszę, to zagram sobie końcem. Tego będzie chciała sprzątnąć. Bijemy, ale będzie ciężka końcówka. No dobra, bijemy. Wszystko się uprościło, jest pionek za figurę. Aktywność króla jest tutaj bardzo ważna w końcówce. Pionek idzie do góry. No to skoczek zawędruje gdzieś jakoś bliżej, żeby tego piona przyblokować. No właśnie. I tu sobie przyblokujemy tego pionka. Bicie ważne. I teraz bardzo ważny moment. Gramy H4, żeby ustawić pionka na czarnym polu, żeby goniec nie mógł mi go zaatakować. Tutaj rzecz jasna sobie gram tak i pilnuję już tego piona. I teraz wystarczy, no, zaatakujemy sobie, tak, i podejść sobie królem. Okay. No, trzeba jeszcze uważać. Jakoś wytempować trzeba. Jakby to zrobić? Król się tutaj przedrze, czy się nie przedrze? Ok, spróbujemy gońca aktywnie gdzieś tu, żeby się król nie przedarł. Szacha damy. Aha, tak mogę chyba. Mogę? Tu. Chyba mogę. Zaryzykujmy. Nie no, chyba tak. Chyba tutaj wygrywa. Tutaj ma dwa pionki, więc to jest też jej szansa. A, wytępujemy. Tutaj nie puszczę króla. Ten pionek idzie i będziemy tempować. Tak, w ten sposób będziemy tempować. Dokładnie. I do przodu. I teraz już jest sytuacja prosta.
Okej. Zablokujemy król, król. Okej. Nabierzemy hetmana, nie ma co się chyba tutaj wygłupiać. Szybko odcinamy. I tutaj odcinamy na tej linii. Raz, dwa. Mat w trzech. Raz. Dwa. I trzy. Okej, okay, no udało się, powiem szczerze. Sprawdźmy, jak to wyglądało w analizie. Jeden błąd pokazuje z mojej strony. Analiza wszystko nam powie. Zerknijmy sobie. Więc tak, analiza własna. Wszystko działa, działa. D4, D5, C4. To jest na razie normalne. Teraz się zastanawiam, czy bicie jest możliwe od razu. No jest, jest. Goniec G5 również. Więc na razie wszystko jest w porządku. Bicie. ED, normalna sprawa. E3, roszada. Goniec E2 każą grać, ale goniec D3 jest jak najbardziej normalne. Goniec B7. O, teraz się zastanówmy, czy skoczek na E5 od razu byłby dobry. Skoczek E5, skoczek z B na D7, nie, troszeczkę jednak ucina tutaj komputer, ale taki praktyczny ruch chyba, żeby F4 potem troszkę na zadymę, nie? Bo trzeba potem czarnymi trochę pomyśleć. Poszło tak, gońca każe wracać na, gońcem każe na, wracać na F4, hetman C2 takie normalne. No tak, goniec tutaj, no takie normalne rzeczy, wieża C1, C5. Goniec wrócił. To nie jest jakiś błąd, to jest takie tak, troszeczkę manewrowanie, przestawianie, tak? Skoczek E4, goniec wrócił. To jest wszystko normalne. Równa pozycja. Chociaż czarne nie mają żadnych absolutnie problemów w debiucie. To też jest istotne. O, i teraz jestem ciekawy, czym wybić. Zobaczymy, co komputer ocenia bardziej na korzyść. Czy bicie pionkiem, czy bicie wieżą. W zasadzie to jest równoznaczne, zobaczcie. Ale jednak minimalnie pioneczkiem, co też poszło w partii. Ale to chyba nie ma ogromnego znaczenia. Jak widać. Skoczek, skoczek E5, C4, ok, hetman C2 poszło, goniec A3, goniec G5, wtrącony, piękny ruch. Chodzi o to, że tu grozi potem bicie i jest mat na H7, jeżeli czarne będą zainteresowane biciem wieży. A goniec G5 wiąże skoczka, który tutaj wskakiwał i mi trochę namieszał. Ok, wieża E1. Skoczek E4, a tu już się robi ciężko, faktycznie. Jak należało grać? Gdzieś tutaj spróbować, może goniec E7. No czarne mogą się w takich pozycjach łatwo pomylić, jednak ta bateria atakująca tutaj piona na H7 może być groźna, jak się wydaje. Jak się okazuje oczywiście, skoczek E4, F3. Można było wrócić. Goniec G5, G6. Ale potem szybciej idę tymi pionkami. Tutaj myślę, że białymi byłoby bardzo przyjemnie. No zagrała w ten sposób. Skoczek G4. No i plus 2,90. No to jest ogromna przewaga. B5. Co ciekawe, jeszcze tak mogłem. Ha, nie, no bić trzeba, to nawet się nie zastanawiać. No i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, gdy mamy figurę więcej, to się nieco rozluźniamy. I wiecie, ja tutaj też troszkę dałem szans przeciwniczce. Mówię tak, jakbym grał z nią na żywo, no botowi. Skoczek F2, takie szybkie, wieża E8, ok, z atakiem, z obroną, hetman E2, H3, normalne posunięcie na pewno. No i tutaj niby figura więcej, ale wiecie, to jest troszkę jeszcze zamknięte, a te figury mają więcej przestrzeni mimo wszystko razem z wieżami. Hetman E2, ok, goniec na C6, G4, nie jest to błąd. Ciekawe, gdzie ja błąd popełniłem. Goniec D6. Ja w ogóle mogłem od razu wybić, nie zauważyłem. Skoczek G3. Wieża D8. No zbicie. A to jeden ruch nie widziałem tylko, ok. A ja odniosłem wrażenie, że długo nie widziałem tego bicia. No tak, jak figura więcej, to trzeba wymieniać tutaj. Hetman C7? Naprawdę? Jakby się miało więcej czasu, to bym może tam zagrał, tylko ja nie widzę sensu w tym posunięciu, bo poza atakowaniem gońca, ale jakbym sobie aż przestawię tutaj, a wieża C8 od razu, hetman F4, co to daje? Hetman F4? No i bicie tutaj, tak? I co to mi dało? Aha, bo komp sobie tak po prostu liczy, to jakiś atak, skoczek G3 nawet za cenę piona. No ciekawe.
Może w sumie i tak, że tutaj jakaś aktywność. Może i tak, przy głębszym zastanowieniu. No cóż, ale nie na mój mózg szachowy. Wolałem bronić. B4, bicie, tak. Hetman C1, normalna sprawa. Skoczek G3, myślę, że też normalnie. Wieża F2, żeby tutaj bronić. Dwójki, wieża B8. Skoczek aktywnie tutaj pograł. Może tak. Nie no, ale myślę, że cały czas wszystko jest pod kontrolą. Tutaj białe wszystko kontrolują. To jest, myślę, że bardzo ważne. Gra w defensywie jest, myślę, że ważniejsza niż gra w ofensywie. Chodzi mi o to, że jak ktoś dobrze gra defensywnie, to na pewno dobrze gra w szachy. Tak to upraszczając. G6. No wróciłem. Wieża. Dużo ruchów zrobiliśmy tutaj. Wieża E1. Dobra, tutaj. No atak na skoczka, więc musiałem tak zagrać. No nie chciałem od razu iść tak pod związanie. Dokładniej to może król właśnie G2. Wygląda to nieco lepiej. Tutaj. No tutaj nie mogłem wybić, gdyż dostaję strzał na F1 z szachem. Wieża E1. Dobra, hetman B4. Król sobie spokojnie wrócił. Gdy mam stabilną sytuację obronną i figura więcej w tym wypadku, to nie muszę się śpieszyć z nagłymi posunięciami. Okej, tutaj jak wybicie, to tutaj by był strzał i się wszystko rozwiązuje. Hetman B2. A4, tak żeby piona nie stracić. Król G7. Dobra, i wybicie. To może to był błąd, bo się ocena sytuacji kompletnie zmieniła. No ale też, no widzicie, bot. Ja tu praktycznie chciałem, bo zwyczajnie wybić. Hetman A1 jeszcze pokazuję, że żeby tam grać. A też to jest możliwe, faktycznie. No poszło, poszło. Tutaj, a jakby zbiła wieżą. No, wieża C1. Lepiej to wygląda dla białych. Mimo wszystko, że tutaj byłby pionek. Jednak pionek tutaj jest bardziej zaawansowany. Dobrze. Goniec B1. Wieża wróciła. Wieża tu. Dobra. I teraz pytanie, czy bić to. Jestem ciekawy, czy dobrze zagrałem. Tak. To rozpatruję w pierwszej kolejności. No, wieża C2. Co to za ruch? Nie, no, wieża bije B2. No, tak. Wieża tutaj. No, zobaczcie, sam gram jak bot. Bicie, bicie. Tutaj. Skoczek. Gdzie ja tam błąd popełniłem? Jestem ciekawy, czy to pokażę gruby błąd, czy już faktycznie do końca tutaj partii było dobrze. No, bicie, bicie. Chyba dobrze. Królem, pionkiem, skoczek. Tak. Skoczek. Dobra, tu jest dobrze. Bicie, bicie. I H4. H4 pokazuje. Pokazuje H4. Ma tutaj w swoich obliczeniach maszyna. To jest bardzo ważne. Dużo by grać w ten sposób. Dobrze, skoczek na A3, król F8, goniec, tak, król F4. Okej. Król poszedł, goniec, król, szach, okej. To jednak nie był błąd, to było dobre zagranie. Okej, no to już jest sprawa prosta, kwestia wytempowania. No dobra, kwestia wytempowania. No dobra, słuchajcie, mamy bot przetestowany jednym kolorem wprawdzie. No było dosyć chyba gładko poszło. Nie wiem w sumie jak ocenić. Dajcie znać, czy też gracie z botami, jak wam idzie. A tymczasem dzięki za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.